Siema wszystkim. Siema. Co, jaki zmarnowany jesteś? Naturalne życie to jest najgorsze, co może być, kurwa, powiem wam, że to... Ty ciepło jest, po co tą bluzkę odziałeś? No bluza jest odziana teraz 24, bo spadki są i wodę piję ciągle, bo... Myślisz, że jak wodę piję, to będzie uzupełniał to, co spływa. Pół zawodnika nie ma. Ale siła została, ktoś na Instagramie moim patrzy, to cały czas się dźwigam. Tak, tak, tylko że na Instagramie ta siła była jeszcze 2 tygodnie temu, a zobaczymy, co będzie za 3 następne. No, ja ci powiedziałem, nie ma zawodów? Nie ma ciężarów, no nie, no. Nie ma dźwigania, bo wtedy jest najłatwiej o kontuzję. No. Teraz masz czas na odpoczynek, regenerację, zrobienie jakiejś tam sylwetki sobie, o, ćwiczenie takie, wiesz, rekreacyjne. Na suchu do sylwetki będzie ciężko zrobić. Masz, od 6 czerwca wracają siłownie, zgromadzenia do 150 osób, jest dla 150 osób. No nie wiem, jakbyśmy robili zawody, to... No, tu byśmy usadzili co 10 miejsc kogoś. Nie no, co 2 metry. No, co 2 metry. Co 2 metry to tej trybuny by może nie starczyło. No ale to jest 150 osób z zawodnikami, czy bez zawodników by wtedy wyszło? Kurwa, to jest nie. Ciężkie do powiedzenia. To jest ciężko powiedzieć, tak? Bo te przepisy to są, widzisz. Raz maski są potrzebne, później masek. Nie trzeba nosić, bo nie, no trzeba nosić. Bo teraz trzeba. W supermarkecie i w kościele. Chyba, że nie jesteś chory. Jak powiedział minister. No, jak minister powiedział, nie ma objawów, nie nosi. No ja... No ja też nie mam objawów, no. I wiesz... Ja mam objawy pospadkowe, wtedy jest bluza nakazana. To jest jak z maseczką, to trzeba wtedy już. A, tak. Trzeba też ozdęby zachowywać. Co się przejmujesz? Nie, trzeba zrobić taki w dół, żeby byśmy w górę. No. A w ogóle to chciałem też podziękować za to, że tą 16 tak fajnie się ogląda, że tyle wyświetleń było, tyle komentarzy pozytywnych, bo się nie spodziewałem tego, powiem ci szczerze. Nie, tak... nie wiem, czy teraz nie będziesz jak... Wiesz, polski Tupak. O, albo Eminem. No. No. Ty, ale nagrałem piosenkę. Dostrzałem, no. Może będzie na kanale. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jak do tego doszło? No, nie wiem. Nagrałeś piosenkę? Jest, ci to... jest o strongmanie. Zresztą, co, a na czym mógłbym... O czym innym bym mógł nagrać? Ciebie z muzykalnością to jest, wiesz, od 1 do 10, tak, 0,3. No. Poczekaj, bo zaraz może być trzecia piosenka, a to będzie diss. Dobra, dobra. Ja nie jestem, u mnie umuzykalnienie, taneczność, 0. Także... Ja tak samo mam, no ale nie wiem. Ja tak mogę wiersz recytować, o. Tak mi się spodobało i fajnie poszło. A, no to... Czy komuś się to będzie podobało, czy nie, to sobie będę to robił, bo mi to, wiesz, sprawia jakąś frajdę. Teraz jestem mniejszy, to się do tej kabiny mieszczę, kurwa. To fajnie, no. Słyszałeś o tym, że Hall ma walczyć? Z Torem, słyszałem. Gruba kasa. No w sumie to się chłopakom nie dziwię, bo powiem ci szczerze, że dostali naprawdę, jeśli to co mówią w necie, że tyle dostali po pubańki, no to się nie dziwię, że poszli się bić, bo sam by poszedł. No pewnie, że tak. Kasę, no. Tym bardziej, że już tam Eddie już karierę skończył, nie? Nawet już nie dźwiga, a Thor nie wiem, czy będzie wracał do Strongmana, czy nie. Nie wiem, to by trzeba było się ich zapytać. Będę kiedyś może tam z nim gadał, to się zapytam, wiesz, też. Może być ciekawa walka, może być, wiesz, to ma być na zasadach boksu, z tego co wiem. Nie na zasadach nie wiem, MMA, tylko na zasadach boksu, z tego co tam czytałem. No i co, no. No zobaczymy, jak to tam będzie, no. No, ten, no przecież też w KSW miał być ten Iron Hulk, czy też taki wielki chłop. Ten z Iranu. No, z Iranu. Nie wiem, gdzie on miał być. Wiem, że Tyson wraca z Holyfieldem. O! Tysona formę ostatnio widziałem, no to powiem ci, że... Kosa, nie? Może wychodzić i zamiatać, no. I 50 lat. I 50 lat, no. W tym wieku to jest masakra dopiero, kurde. No ale jak się nazywał ten taki, poczekaj, starszy, który walczył w boksie, on też był koło 50-tki. Na niego też mówili. Jak, on jeszcze z Muhammadem Alim kiedyś walczył. Kurczę, jak on się nazywał? Foreman? George Foreman? Ja nie on był koło 50 i on jeszcze na ringach zamiatał. No wiek tylko liczba, tak samo weź w stronie Felixa, tak samo. No Felix też ma 53 lata. I dźwiga jeszcze. Dźwiga, Sawicka miał 44, jak odszedł. No. To jest, wiesz, wiek to jest tylko cyfra, to zależy. Dokładnie. Co kto lubi, co kto robi. Niektórzy 25 lat mają i Strongmana zaczynają, nie? Felix zaczął Strongmana w wieku 36 lat. No, zaczął startować. 36 lat. 36 lat zaczął startować. No. Ja zacząłem rapować w wieku 24. I zakończyłeś w wieku 24,5. Krótka, po hejcie w necie było mama, tak. Hejtu nie było. Pasuj. Hejtu jeszcze nie. Było na razie pozytywny odźwięk. No ale nie ukrywam, żeby było kasu, ja bym odpisywał. No. Nie, ty jesteś nerwowy. Proszę od razu nie hejtować, bo tu jest słaba głowa.
Także człowiek się przejmuje. Tak, on nasz konto założył, żeby wam odpisywać, także jak napiszecie Konrad schudłeś, to Konrad powie, piję wodę, nie schudłem. Bo ja to nie, nawet tego nie czytam, no. Mówię od razu. Nie, ja tam sobie... ma ktoś coś o mnie napisać, to piszcie dowolnie. Ja to sobie czytam, ja czytam. Tam dziękuję, że tak pozytywnie to odebraliście jeszcze raz, bo czytałem chyba wszystkie komentarze. To co nie pozytywnie, to są usunięte, no. Nie, no był jeden. Nie. Także ja nie, tak, mogę... ja nie przeczytałem ani jednego. Ja nie mogę tego usunąć, bo to nie mój kanał jest. Ja tam tylko mogę odpisać. Nie, ty tylko dzwonisz, usuń. Nic nie było usuwane, z tego co ja wiem. Coś tu trzeszczy tak ty. Traktor tam jedzie? Nie wiem, kurwa, w Łowicu już koniec świata chyba, kurwa, albo coś. Nie. Nie, no tutaj z boku jest ta wytwórnia łowi dżemy. A, trzeba przeczekać. Przetwory, także tutaj... A ty jeden, sporo... bo jeden był tylko negatywny, jakiś gościu napisał, idź lepiej dźwigać. I to tyle, kurwa, no to... Ale po tym śpiewie? No, w tym śpiewie. No, nie, no to wiesz... Może i miał rację. No. Może i miał rację, nie wiem, ja nie jestem krytykiem. Ja się tylko tym bawię, wiesz, to jest tak, jak ja miał teraz iść, o, tu naprzeciwko nas iść w piłkę grać, no. Tak. To jest w ogóle nie moja dziedzina. Wszystko się robi człowiek dla zabawy. Tak. Dokładnie. A czy to ktoś hejtuje, czy nie, to w dupie mam. Dokładnie. To tam pieprzy, kurde. Słuchaj, nie, no fajnie będzie, kurczę, ja czekam na tego Tysona bardziej, powiem ci, jak na Hola z tym. Thor już z tego, co widziałem na internecie, napisał wczoraj, że zrzucił 18 kilo, no. Thor? No. Dobrze widzisz. Wszyscy chudną, widzę masowo. No. No dobrze. A ty ile? 129 już? Nie podkręcaj, bo 131 cały czas jest. Ale w ciuchach, to się nie liczy. Nie, ja się bez nerki ważę normalnie. Konrad ma dwie wagi w domu. Rano jedno ważenie jest u niego w domu, w pokoju, drugie ważenie jest w łazience. No. Tak? No dobra. No. Ale dwie wagi masz czy trzy? Dwie. Dwie. Na razie 2 kilo ubyło. Na razie 2 kilo, no. Nowe miejsce mam do trenowania, tam może zobaczycie na filmiku. Tak, to niedługo zaczniemy i się... No nie wiem, to chyba zaczniemy, przyjdą wakacje, zaczniemy się ruszać i na sprzęcie coś kurczę. Ja tam cały czas sobie coś robię, bo z nudów, ja nie mam co robić, rozumiesz? Ja mam tyle czasu, że mi się nudzi, po prostu mi się tak nudzi, że... Ja tam na chwilę obecną nie dotykam sprzętu, jak się coś zacznie, jak tylko usłyszę sygnał, że coś można zrobić, to zacznę dotykać sprzętu. Jak ja usłyszę, że panie, zawody w przyszłym roku, no to co będę tworzył? No, mówię ci, z mojej opinii, znaczy ja tak uważam, że nie będzie nic w tym roku. Zgromadzenia do 150 osób, wesele możesz zrobić do 150 osób, a jak jest 160, to zaraża wirus, a jak jest 148, to tam nie ma wirusa, no. Na to wychodzi, no. Dla mnie to jest jedna ściema wielka. To jest takie, wiesz, no. Ja się tym na początku, tak szczerze powiem, że się na początku tym przejąłem, uwierzyłem w to, a później to tak... A, to mu wierzyłeś. Słuchaj, jakbyś nie oglądał telewizji, to też byś tak nie uwierzył. Nie oglądam w ogóle. Nie oglądam w ogóle na... Ja odpalam telewizję, jest korona fakty, koronawirus. Zmarło tylu, zachorowało tylu wyzdrowiało. I trumny, i zdjęcia sprzed 10 lat, że setki trumien i tak dalej, i tak dalej. Nie, no powiedz, ja znam tyle ludzi z różnych stron, sam też znam ludzi, tych samych, z stron Polski. Zobacz, nikt nikogo chorują, nie zna, kto by był chory. Chorują ludzie, choruje ileś tysięcy ludzi. No. Siedzą panie w Biedronce codziennie w robocie, kupa ludzi przychodzi, wychodzi i tak dalej, w hipermarketach. Odporne na wirusa są? No. Odporne. No to o czym jest rozmowa? No? No. Mi się bardzo podobała wypowiedź, ostatnio oglądałem w programie telewizyjnym, wypowiedź tego mistrza świata kilkukrotnego, windsurfingu. W TVP przedstawił, tak, przedstawił lekarzowi dane, 500 tysięcy zmarło na grypę w tamtym roku, 300 tysięcy zmarło na korona i jest w tym roku pandemia, w tamtym nie było. No. To musi być coś z gospodarką, kurde, coś gdzieś tam u góry zaplanowane, wiesz. Są dosyć tego koronawirusa i tego wszystkiego. No. A nie lepiej byłoby to przejść, wszyscy jakby przeszli tak grypę i koniec i z głowy. Mi się wydaje, że ja to miałem, wiesz? Mi się też tak wydaje. No ja wtedy co przy tym Arnoldem tak mdlałem, co widzieliście ten odcinek, że mówiłem wam, no. Jeszcze cofnijcie sobie, to był ten odcinek przed moim wyjazdem na Road to Arno, to się nazywało. I w tym odcinku właśnie mówiłem, że dopadł mnie jakiś cholernie mocny wirus, no. Że zżygałem, sranie miałem, odwodniło mnie i co na kroplówkę tam jechałem, co się bałem tego wkłucia, no. Nie to był ten odcinek. No to dramat tam był, no. No to ty miałeś to, a ja miałem jak... Jechaliśmy do Sumika na zawody, jak była wielka orkiestra. Pamiętasz? A, ja no, ja miałem 4 dychy gorączki, leżałem taki jak trup 4 dni i co? I teraz bym zrobił, rozmawiałem z lekarzem, poszedłbyś zrobił test ten kasetkowy, czy jak to tam się nazywa i mówi, by ci wykazało, że miałeś, no. Był kumpel ostatnio właśnie w tym, u chirurga, czy gdzieś mu robili, kurde, ja myślałem, że to wymaz się bierze jakiś, wiesz, z policzka. Ja nie wiem. Pierdolili mu taki drut w nos tutaj przez ten, aż dotąd. No. Mówi, że bólu takiego to już dawno nie czuł. Dokładnie. No.
Nie daj Boże, mi to badanie robili na to. Ja nie wiem, ja jestem ciekaw, kiedy my wrócimy, czy my w ogóle wrócimy do normalności w stylu, nie wiem, bez mierzenia temperatury, bez maczek, bez rękawiczek, bez jakichś tam... Kiedy te dyskoteki ruszą? Co ty, to zapomnij. Myślę, że nie ruszy? Jak też do restauracji odblokowali, nie? Do restauracji musisz wejść w masce i nie, a do stolika bez maski. No to ja już nie wiem sam. Ja tam nie chodzę w tym teraz. Ja też nie chodzę. No. Jak ja mam iść do galerii handlowej, łazić w masce, to ja dziękuję. Albo bez, a bez maski dostać dychę z sanepidu. Mi też się, powiem ci, ciężko oddycha w tym. No. To się nie da. Ja się męczę w tym, no. Strasznie. A jak przyjdzie upał po 30 parę stopni? No. Musimy chyba założyć jakąś partię polityczną. No, lepiej się w to nie mieszać, ci powiem szczerze, wiesz. Też racja. Politycznie, jak jesteś apolityczny, ja tam się nie mieszam, nie wypowiadam. Mam swoje zdanie, ale tam się nie wiesz. Teraz to można by się napić, o, tak ci powiem. To ci powiem. Wybory idą niedługo, to będziemy głosować. No. Nie wiem, ale terminu jeszcze nie ma chyba znajomego. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nic nie wiadomo. Dla kogo się nie pytam, głosujesz, bo to prywatna sprawa, nie poruszam tego. Ja nie namawiam, też nie zachęcam. Co, ty się powiesz, że głosujesz, albo... Słuchaj, no są dwie opcje, no. Albo cię wyzwą od pisowców, albo od kodziarzy, no. Innej opcji nie ma, no. Albo będziesz taki, albo będziesz taki, no. Także lepiej nie poruszać, ja to się nie odzywam. W komentarzach debata polityczna zrobi teraz. Tak, nie, ja... No. No ale zobacz, te dyskoteki jak upadną, też kurde ile osób robotę straci. Sam na bramce stałem, to wiem ile osób tam pracuje. Nie? Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który pracuje w szkole, oni robią te zajęcia online. On mówi, że to nie wiadomo, czy od września wszystko ruszy. To jest jedna wielka niewiadoma. No. Wiesz, no otworzyli żłobki, otworzyli przedszkola, otworzyli szkoły i w szkole jest jedno czy dwójka dzieci. No, boję się. W żłobku to samo, no to jest takie, wiesz... No. Wszyscy się boją, a tak naprawdę ja bynajmniej osobiście nie znam nikogo chorego, ani kogoś, kto zna kogoś chorego. Ja też. Ja osobiście. Może znaczy, ja znam kogoś, kto słyszał gdzieś, że był ktoś. No to, tak. No to ja też słyszałem, że w Głownie był jakiś chory, ale osobiście nie znam. Kto, co, jak. Fajny był pomysł, ale teraz za późno. Mieliśmy taki pomysł wcześniej, żeby zadzwonić do tego Maxa, pamiętasz? Tego Mieduszewskiego, co no. We Włoszech siedzi. Się o tego koronawirusa zapytać, jak się tam rozkręcało. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który ma brata w Szwecji. Co to miało nie być i tak dalej, ojej, ja. Powiedział tak, ludzie sami dbają o odległości, o odstępy, żadnych masek, ani nic. No wiadomo, kto ma zachorować, zachorował. Umieralność taka sama jak u nas, zachorowało podobnie. W Białorusi to tylko, wiesz, wódka jest nakazana, żeby ten... I sauna, że koronę zwalczy, powiedział ten Łukaszenko. No ale no, wiesz, no, jakaś tam prawda w tym jest, no bo takie stare domowe sposoby leczenia jakiejś tam grypy czy jakichś wirusów to zawsze była, wiesz, no tak, no, ale, seta na noc i się wypocić. Sam wiesz, że alkohol nie zawsze każdemu służy. Ja mogę tą historię mogę wam powiedzieć, tego kumpla mojego, ty go znasz. Nie będę mówił, jak się nazywa, co bo sprzęt przyjechaliśmy, co jak wypiję, to mu... A no tak, odwala, nie, no to ja, ale to wiesz, ja mam, nie mam się... takiego kumpla, który... Słuchaj, ja nie mówię się nachlać, jak nie tylko... piję, naprawdę jest... Gościu jest do rany przyłóż. Teraz bym do niego zadzwonił, powiedział, że coś potrzebujemy, on by to nam tu przyjechał, by nam tu pomógł. Ale jak się napije, demon, jest demon. Wyszli na miasto w pięciu kolegów, wszyscy kumple, nie? No i wiesz, jak on wypije, to kiedyś opowiadałem, to agresji strasznie dostaje. No i wpierdoli temu koledze jednemu mojemu, ale to tak go zlał, wiesz, tutaj rozwalony łuk brwiowy, tu z nosa, tu warga pęknięta. No gęba, mówi, zmasakrowana, nie? Jeszcze leży tak, wiesz, na takim murze podparty. Odszedł tam, wiesz, tu jakby on leżał, odszedł gdzieś taki krok, wrócił się, puf, kopa mu jeszcze zapieprzył, nie? Tam, wiesz, kumpel już tak na pół przytomny leżał przy tym znaku. Odchodzi od niego następne tam 5 metrów, wraca się. Siada koło niego, tak się patrzy na niego i tak. Nie martw się, znajdziemy ich. Ten kumpel mówi, kurwa, że nie wiedział co zrobić. Bałem się, bo mówi, pysk, mówi, znowu przekopię. I ma takie jazdy, wiesz, także wódka nie każdemu służy, więc... Ja też wiem, nie, alkohol nie jest dla wszystkich. Stoltmana widziałeś? No właśnie, to jest te rekordy. Ja to jestem I Luka, i Toma oglądałem. W szoku jestem ciężki. Powiem ci, kule 286, on po 300 się teraz szykuje. To już będzie ewenement straszny. 300 kilo, ja pierdolę kule podnieść. A Belkej robił 230. 230 Luk podchodzi. Luk, no.
Ja mam dużo mu ty 220, ile zazwyczaj na treningu wtedy był? 220? 224 czy 3? Ale lekko wtedy, kurwa. Szukaliśmy z tego filmiku, żeby go wrzucić, ale kurwa nie mogę nigdzie. No. Żeby nie wtedy byłeś ze mną na treningu. Ale wtedy tośmy trenowali w Kurniku, kurwa, tam to ciemność była, ale tylko i jedno światło wpadało przez okienko. 200, no. 223 albo 224, jak coś takiego było, no. Ale to wtedy pamiętam, że lekko, bo ty jakoś bicep później urwałeś. Nie, tak, na Arnoldzie. Joka wtedy po 500 czy 600 było, nie? I 600 było, ponad 600 nawet. Kurwa, a ty z Joka filmik to jeszcze był. Joka, gdzieś jest ten filmik, no? Nie no, chłopaki robią, teraz będzie robił Nowików chyba, Huntla. Ale on 80, nie, 9... 100 kilo. Robi? A nie, to on 85 widział jak trening robi. 90 sekund chyba, czy coś takiego. Tylko, że nikt nie wie jaki jest rekord. No tak, no bo to jest minutę. Rekordy były wszystkie na minutę, no. I rekord setką jest mój kielicha i nie wiem, czy Belsak jest jeszcze do tego. Zrobiliśmy po 9 razy wszyscy, no, a on robi na 90 sekund, czy na 75? 75 albo 90, no to nie ciekawe ile zrobi. No w sumie powyżej 9 to każdy wynik będzie rekordem już, nie? Znaczy wiesz, no tu w ogóle zrobić 3 to też będzie rekord, bo no, my z Kielichem i z Belsakiem robiliśmy na minutę, a tutaj będzie na 75 sekund, czy na 90, no to tak, no to żeśmy nie robili. No. Czy ile minutę zrobi? Ty? On. No nie wiem. No ja zrobiłem 106 dwa razy na Arnoldzie. Minutę? No. Trzeci zdechłem. Ale Huntla to ja nienawidzę. No widzę. A też jeszcze jest chyba pojedynek tego. Heinle z tym, z Pritchettem, nie? Wciąga. Heinle z Pritchettem. A tam o co chodzi? To jest 400? 400. Na powtórzeniach to więcej. Bo Pritchett widziałem, to lekko robi. Ale najpierw jest Caron kontra... Nie, najpierw jest Pritchett kontra Heinle. A później będzie Caron kontra, też 400 na powtórzenie. Caron kontra... Nie Janasza? A może Janasza? Nie. Janasza chyba nie bierze udziału. Ale na pewno Caron będzie. W tych rekordach. Tak mi się wydaje, nie chcę skłamać, ale... Na pewno Caron będzie. Caron kontra... A Show nie bierze udziału też? Nie. Ale z kontra... Kto? Kurwa, aż zobaczę. Ale to jak to będzie? To nie będą co, w jednym tym... pomieszczeniu, czy... Nagle nie, no tak wiesz, no... Internetowo? Internetowo będzie. Mm. Też fajna sprawa. W ogóle fajny pomysł z tym internetowym, żeby to leciało. Przepraszam, że tak wodę piję, ale naprawdę muszę uzupełniać. Caron kontra Bishop. Bishop. Tak. Adam Bishop. Pritchett, teraz będzie jakiś Rhiannon Lovelace, Atlas Stone World Record Attempt, czyli będzie pod kulę podchodził, ale nie wiem, czy na maksa, czy coś. Później będzie Pritchett kontra Heinle 400. Później będzie Holland kontra Szywlakow, Master Deadlift World Record. No. No to Szywlakow wygra. Później będzie Caron kontra Bishop. Później będzie Rob Kearney, American Log Record. Później będzie... Nie wiem, oni chyba 211 mają. A u nas jest 217. Nie, 214 chyba. Nie wiem, czy Kearney wziął ten... To jest z Litwy, tak, rekord? Nie, Kearneya rekord jest 214 chyba z tego, z... Ten co Kielich też 214 dźwignął, w Anglii. A Giants Life? Tak. To już kurwa cię... No dobra, to będziemy czekać na rekordy i tyle, no. Dobra, to co, zawijamy się. Pij tą wodę. Muszę wziąć. Bo cię ubywa. W następnym odcinku to już może być pół gościa. W następnym odcinku będzie w kożuchu. Powiem, że w obliczu tak wieje. W kożuchu będzie. W kożuchu i w takich długich spodniach. Ja się zastanawiam, czy ty musisz nie spać nawet. Co? Ty musisz nie spać nawet. O, to co ty musisz myśleć teraz, patrząc w lustro. Chudne. O Jezu. No jak trening robię, to ci powiem szczerze, że... Co? Nie chce się mi trenować nawet, kurwa. Zmniejszyłem, tam dźwigam sobie tam dwa razy w tygodniu mocno. No ale w lustro patrzysz, czy nie? Nie. Nie? Zakazane jest. W ręku 4,7. Nie mierzę. Muszę teraz doprowadzić zdrowie do porządku. Ja nie mam nic problemu ze zdrowiem, żeby tam ktoś nie wymyślał. Tylko po prostu... Nie no, odpocząć po prostu. Tak. Czy to jest normalne, trzeba mieć normalną głowę, wiadomo, no jak schodzisz z... ostrego treningu do lekkiego, to zlecisz, no. A to pewnie, chciał, że tak. Nie chciał, no. To pewnie, że tak. Odstawiasz, to wiadomo, że to wszystko ci... Ale zawsze, trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa do przodu. No, dokładnie. I tyle. Nie ma się co przejmować. I tym optymistycznym akcentem... No. Kończymy. Do mnie ostatnio gościu napisał, jak wrzuciłem zdjęcie tył pleców, napisał,
Plecy fajne, nogi słabo. Nogi słabe. Bo wiesz, stoisz w czarnych spodenkach, przodem, no nie, no to mi napisał, nogi słabe. No. Nogi słabe. Od 15 lat spodni w sklepie nie mogę kupić. No tak. I w Stroklonie nie ma żadnej konkurencji, w której by chyba nogi nie brały udziału. Tak, nosiłem po 700 joki i siadałem po 400-300 bliżej na powtórzenie, nogi słabe. A to, a Janusze, to są dobrze, wiesz, te komentarze. To lepsze, no. Kurwa. Dobra. Albo na przykład było ty, gości do mnie pisał na Instagramie, czemu Joka nie trenuje dwa razy w tygodniu? Przecież jak trenuje raz, czemu to jest za mało. Czemu na... kurwa, człowieku, to nie jest... A czemu mu odpisać? Nie trenuje dwa, bo trenuje codziennie. No to żart. Ja tu już zaczynam na głupie pytania, zaczynam głupie odpowiedzi, no. Jeśli ktoś z ciebie zapyta, co trzeba pić na masę, to odpowiadaj, że wodę po parówkach gotowanych. Wiesz, Joka nie trenujesz dwa razy, tylko trenuj codziennie. A myślisz, że co ja tu mam? No. Woda poparówka. Woda poparówka. No, ja to ostatnio jakieś tam też do mnie ktoś napisał, czy ja w ogóle trenuję nogi, no nie? Napisałem, nie trenuję, po co? No co to ktoś się głupio pyta, to głupio odpowiadam, tak? No nie trenuję, no po co? No takie, wiesz. Ludzie to myślą, że wiesz, że jak tutaj jesteś tego, to nogi chyba po pół metra powinny z boku wystawać. Też każdy ma inną genetykę, nie każdy mu nogi tak mocno rosną. Ale my nie trenujemy nóg, żeby one wyglądały, nasze nogi mają dźwigać, no. Dokładnie. Nasza noga ma być silna. A nie wyglądać. To nie jest sport sylwetkowy przecież. Dokładnie. Dobra, tym optymistycznym akcentem mówimy wszystkim. Na razie. Dobrego weekendu.